Jedną z głównych przyczyn, mówię jedną z głównych przyczyn wystąpienia dyskopatii jest brak mobilności w biodrach. Czyli jeśli ja nie mam zakresu ruchomości w biodrach, wpływam w ten sposób też na ograniczenie zakresu ruchomości w kręgosłupie, mój kręgosłup jest sztywny, nie rusza się, krążki międzykręgowe, czyli tak zwane dyski, nie są optymalnie odżywione, w wyniku czego zaczynają się kruszyć i powstaje dyskopatia. Czasami jest tak, że przychodzi do Was nowy podopieczny. Jeśli stwierdzicie, że on nie ma w ogóle żadnych zakresów, nawet zbliżonych do poprawnych, to wielu rzeczy nie można z nim robić. Mi się też zdarzyło, że po prostu nie mogłem z kimś wykonywać ćwiczeń siłowych, bo miał tak ograniczony zakres ruchomości, że ja wiedziałem, że one są niewystarczające do tego, żeby mógł ćwiczyć siłowo. Więc w takiej sytuacji znowu najpierw musiałem kogoś bardzo mocno porozciągać, zwiększyć elastyczność jego ciała i dopiero potem można było przejść do jakiegokolwiek treningu siłowego. To jest tak naprawdę rozsadzanie stresu, to idzie powoli, nie? Co, w 6 tygodni jesteś w stanie zrobić prawie wszystko. Codziennie. Nie. 6. Tak, słuchajcie, no jeśli ktoś jest sztywny, wiecie, i nie ma zakresu ruchomości, chociaż w przypadku dwójek przyczyna może być jeszcze inna. Jeśli ktoś nie ma zakresu ruchomości, no to musi go przewrócić. I jedynym rozwiązaniem jest tyranie, czyli rozciąganie się codziennie, czy prawie codziennie, na przykład 3 dni treningu, dzień przerwy. Natomiast ja się nie zgodzę z Tobą, bo rozciąganie, oprócz jednego przypadku, czyli dwójek, jeśli ktoś ma tyłopochylenie miednicy, to jest bardzo trudne, to rozciąganie właśnie daje bardzo szybko widoczny efekt. I w zasadzie po dosłownie 3-4 razach rozciągania regularnego, a nie w poniedziałek i w poniedziałek i w poniedziałek, bo to nic nie da. Regularne rozciąganie daje efekty bardzo szybko. I w zasadzie po 5-6 już Wasz klient powinien powiedzieć, że jest lepiej. Tylko teraz tak, należy zdawać sobie sprawę z tego i też informować Waszych podopiecznych, że rozciąganie boli. Na początku boli. Bo jeśli mięsień jest sztywny, ktoś nie dba o jego zakresy elastyczności, no to ciało wbudowuje, tak mówię w dużym uproszczeniu, gdzieś tam między te włókna aktywne kolagen, więc teraz jak ja się zaczynam rozciągać, to ja po prostu mechanicznie to rozrywam. Jak już porozrywam to wszystko, to nagle się okazuje, że kurczę, zaczynam się rozciągać i to już mi nie sprawia tak dużego bólu, a zaraz się okazuje, że to nie dość, że nie sprawia bólu, to daje mi całkiem niezłą frajdę z rozciągania. Ale na początku boli. I to właśnie wielu ludzi zniechęca do tego, żeby jakkolwiek nad sobą pracować. Jakie są granice rozciągania, które jest powiedzmy bezpieczne, prozdrowotne i tak dalej? No bo jak robimy szpagat, no, to nie jest to naturalne. Nie. Masz określone pełne zakresy ruchomości. Nawet po książkach do fizjoterapii na pierwszym roku, albo na WF-ie. I te zakresy są pełne. Czyli 90 stopni zgięcia w biodrze, czy tak jak siedzę teraz, nie? Moje biodro jest zgięte do 90 stopni. To jest w pełni wystarczające tylko, żeby żyć. Do sportu 110 stopni, nie? Raczej ciężko jest przedobrzyć. No wiadomo, że szpagat nie jest w większości ludziom potrzebny do życia. A część ludzi w ogóle nie będzie w stanie go zrobić przez jakieś wariacje anatomiczne kości biodrowej. Natomiast ważne jest... Może jutro jak starczy czasu, no bo dziś jesteśmy niestety w tyle, pokażę Wam testy, dobra? Jeśli dziś ładnie będziecie się starać, o! To jutro pokażę Wam testy, bo tego nie ma w programie. Metod rozciągania jest kilka. Macie rozciąganie statyczne, dwufazowe, macie rozciąganie dynamiczne, macie balistyczne, macie poizometryczną relaksację, macie bazujące rozciągania na metodach neurologicznych, tak jak PNF, i na końcu jest rolowanie, które czasami... Co? Nie, PIR to jest PIR. Neurologiczny, nie? PIR albo PIR. I jest rolowanie. Rolowanie też czasami pomaga. Ale nie zastępuje... Co? To są też neurologiczne. Mój fizjoterapeuta stwierdził, że rolowanie nie jest rozciąganiem, bo po rolowaniu trzeba dać jeszcze bodziec, żeby to mięsienie rozciągnąć. Oczywiście, ja teraz chciałem to powiedzieć. Według badań samorolowanie nie daje efektów, dlatego że mówię, nie jest mechaniczne.
Rolowanie jest w stanie dać Ci nieco większy zakres ruchomości na mniej więcej 5-10-15 minut, ale to i tak się cofa, bo to jest bardziej na zasadzie wpływu układu nerwowego na tkanki. Dajesz bodziec na tkanki, mózg tkanki rozluźnia, to trwa jakiś sobie bliżej nieokreślony, ale krótszy czas i po czasie znowu te tkanki wracają do normy. Ale znowu, wielokrotne badania, które były prowadzone nad różnymi metodami rozciągania, wykazały, że najlepszą metodą rozciągania jest, czy drugą najlepszą od tyłu jest rozciąganie statyczne dwufazowe, a pierwszą rolowanie, a potem rozciąganie. To jest o tyle śmieszne, że na przykład tak wielu niby speców mówi, że rozciąganie nie działa. Nie? Nie wiem, jak można mówić, że rozciąganie nie działa. Działa. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć w kontekście stażu. Jeśli ktoś jest całkowicie początkujący i przyszedł do Was tak, to nie ma możliwości, żeby robić trening nie porozciągawszy go uprzednio. Czyli nie jest zawsze tak, że rozciągasz, czy nie rozciąganie? Nie, ty musisz dobrać środki do celu, który chce twój klient osiągnąć. Jeśli on nie ma zakresów, no to musi się porozciągać przed treningiem, bo to robi rozciąganie. Jeśli ktoś ma pełne zakresy, może się rozciągać po treningu. Jeśli ktoś jest sportowcem na wysokim etapie, nie rozciąga się po treningu, bo nie może, tylko rozciąga się 6 godzin po. Albo jeszcze w innym... Słucham? Nie. Ale dlaczego? Bo to ogranicza regenerację i może wpłynąć negatywnie na samo funkcjonowanie mięśnia. Nie? Co innego rolowanie. Tutaj akurat lepiej jest przerolować się po treningu, a rozciągać się. Tylko wiecie, ja mówię o sportowcach, prawda? Czy jakby, wiecie, co jest w piątek wieczorem o 21? A kto gra? Kto? W piątek grają dwie topowych europejskich drużyn. Barcelona i Bayern. I raczej nie będą się rozciągać po treningu bezpośrednio. Nie. No. Raczej w przygotowaniu motorycznym rozciąga się gdzieś tam daleko od treningu. Z tego względu, że samo rozciąganie, koniec końców może zwiększać napięcie mięśniowe. Ale takie kultury jest dla nas. Tak, ale znowu, tak. Natomiast my pracując z normalnymi ludźmi, będziemy ich rozciągać. Albo przed treningiem, albo po treningu. Do tego zmierzam, że my nie pracujemy ze sportowcami zawodowymi, bo od tego nie są trenerzy personalni, tylko co najmniej trenerzy przygotowania motorycznego, tylko my pracujemy z amatorami, którzy najczęściej i tak nie będą mieli więcej czasu, żeby się porozciągać pozatreningowo, więc dlatego korzystamy z tych narzędzi, które mamy pod ręką, czyli w tym wypadku to będzie rozciąganie albo przed treningiem, albo po treningu. A jaki jest cel tego klienta? Jaki miałby być cel tego klienta? Jaki miałby być cel klienta? Bo tak jak mówię, metodę i czas rozciągania dopasowujesz do potrzeb klienta. Jeśli na przykład... To znowu mówię, jeśli ma niedobór ruchomości, możesz go porozciągać przed. Jak ma wystarczającą ruchomość, możesz go rozciągać po, albo w ogóle nie musisz go rozciągać. Dlatego, że jeśli macie kogoś, kto ma prawidłową ruchomość... Ja chyba przez gdzieś tam uczułam się, że to nie zawsze jest rozciąganie. Tam jakieś rozciąganie, to nie jest rozciąganie. To ma sens? To są dwa rozciągania. W takiej osobie nieplanowanej, to ma... Ma to sens w momencie, kiedy ktoś nie ma ruchomości pełnej, prawda? I to jest max. Jak masz takiego gościa, to będziesz go rozciągać i przed treningiem, i po treningu. Ale znowu pytanie, czy będziesz miał tyle czasu. No bo jak będziesz chciała go rozciągać przed i po, to zaraz ci zostanie tylko 20 minut na cały trening siłowy. Więc w pewnych rzadkich sytuacjach może mieć to miejsce, że rozciągasz i przed i po, ale w znacznej większości będziesz to robić albo przed, albo po, z największym naciskiem na po. Chyba że ktoś ma taki zakres ruchomości, wtedy rozciągasz go przed treningiem. OK? Chodzi o to znowu, macie multum możliwości i trzeba dobrać do klienta. Utarty schemat jest, rozciągasz po treningu. A ja Wam się staram przekazać więcej aktualnej wiedzy. Nie? Chcę powiedzieć Wam jeszcze jedną rzecz. Cały czas Wam próbuję powiedzieć jedną rzecz. Były badania prowadzone, gdzie sprawdzano, jak rozciąganie wpływa na ludzi trenujących siłowo
bo pytanie brzmiało, czy ktoś, kto ćwiczy siłowo, zawsze będzie musiał być poprzykurczany. I wzięli grupę osób, takich kulturystów z minimum 5-letnim stażem, mocno pozamykanych, porozciągano ich przez 6 tygodni, wszystkim przywrócono pełne zakresy ruchomości i potem podzielili ich na dwie grupy. Pierwsza grupa miała iść, ćwiczyć i się rozciągać, a druga grupa miała iść, ćwiczyć i się nie rozciągać. Wzięli ich po 6 miesiącach. I zgadnijcie, kto miał większe zakresy ruchomości, która grupa? Albo jest trzecia opcja? Wszyscy mieli pełny zakres ruchomości. Właśnie. Chodzi o to, że rozciąganie jest dobre dla osób, które są sztywne. Ale jak już masz pełne zakresy ruchomości, to już nie zawsze trzeba je pogłębiać bardziej. W związku z czym sam trening siłowy wykonywany w pełnym zakresie ruchomości jest wystarczający do tego, żeby utrzymać pełne zakresy ruchomości. I w tym momencie rozciąganie już nie jest takie niezbędne. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jeśli już ktoś będzie chciał mieć dzięki rozciąganiu pełny zakres ruchomości, osiągnie go, to teraz wystarczy, żeby robił rozpiętki w pełnym zakresie, wiecie, OHP w pełnym zakresie, wszystko w pełnym zakresie i to w większości przypadków wystarczy do tego, żeby człowiek został już elastyczny. Dzisiaj mamy rozciąganie statyczne dwufazowe, czyli to najprostsze z możliwych. Ja osobiście je bardzo lubię, bo ono daje dobre efekty, a dla klientów jest prostsze niż, wiecie, te wszystkie udziwnienia typu PIR, o którym będziemy mówili za parę dni. Żeby... Idziesz się rozciągać do nas? Chodź, ty lubisz się rozciągać! I teraz tak, żeby rozciąganie statyczne miało sens, musicie pamiętać o tym, żeby utrzymywać pozycję przez dłuższy czas. Dlatego, że w ciele człowieka istnieje coś takiego, co się nazywa odruchem na rozciąganie, które polega na tym, że w pierwszej fazie rozciągania ciało się nie rozciąga, tylko bardziej walczy. I teraz, jeśli ja zrobię skłon do przodu do pewnego momentu, osiągnę pełen zakres ruchomości, to w tym momencie mój tutaj układ nerwowy z wysokości rdzenia kręgowego napina mięśnie rozciągane po to, żeby już się nie rozciągały bardziej. Ale jeśli utrzymam tą pozycję przez kolejne 15 sekund, to wtedy będę mógł sięgnąć sobie dalej. I to teraz zrobimy. Dajcie sobie nogi razem. Dobra, w pełnym zakresie złapcie sobie za stopę tyle, ile możecie. Okej. Okay. Nie da się, okej. Okay. Dobra, i trzymacie. Start. Trzymacie pełny zakres. I słuchajcie, raczej nie za palce, raczej z boku. Dobra? OK. Trzymajcie, 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 trzymajcie. Bez puszczania, nic więcej nie róbcie. Jeszcze musi minąć sobie parę sekund. I teraz sięgnijcie dalej. Da się? Prawda? Właśnie. Stop. OK. I dopiero teraz się rozciągacie. Chodzi o to, że największe rozciąganie jest już po drugiej fazie, jak mija te 15 sekund, jak układ nerwowy popuści, pozwoli mięśniom rozciągnąć się dalej, to wtedy dopiero sięgacie sobie dalej i przytrzymujecie tą fazę. Dlatego właśnie to się nazywa rozciąganiem statycznym dwufazowym. Faza pierwsza? Dwie. Nie ma. Nie ma. Znaczy można pewnie, czemu nie, ale to by już trwało bardzo długo. Czy wiesz, metod rozciągania z multum, bo jest na przykład chociażby rozciąganie które stosują baletnice. One jak stosują rozciąganie, to przyjmują pozycję, trzymają 5 minut, nie? Tak, bo książkowo jest 30 sekund, ale to jest niewystarczające. Bo 30 sekund to jest bardzo często za mało i ja wolę zawsze utrzymywać przez minutę daną pozycję. Wybieracie sobie jedną pozycję, hop. I teraz tak, w każdym rozciąganiu, kiedy jest to możliwe, palce są skierowane w górę, dobra? Nie rotujecie nóg ani w jedną, ani w drugą stronę. Ma być neutralnie. I teraz jeśli robię skłon do nogi, to staram się nie garbić kręgosłupa, tylko pochylam się cały do przodu i też staram się iść do nogi w jednej linii, tutaj, dobra? Raczej nie jedną ręką, jedna ręka jest niewystarczająca.
Jak dołożę drugą rękę tutaj, mając barkiem mniej więcej symetrycznie, dzięki temu będę rozciągał jeszcze i mięsień czworoboczny lędzi po stronie przeciwnej i najszerszy grzbiet. Dobra? Więc teraz idziecie sobie w tym kierunku do nogi. I trzymacie pozycję. I to jest pleks? Neutralnie. Neutralnie, na wprost. Ok? Dobra, i teraz zwiększcie zakres, przytulcie się bardziej do kolana. Sztywniutko, co? No. Ale nie będziemy dzisiaj trzymać minuty, bo szkoda czasu. Wracacie do pozycji i druga noga, hops. Wiesz co, no najlepiej jest nie zaokrąglać, nie? Starać się iść prosto, nie zawsze się da. No cóż, no raczej miałby się nie odrywać. Jeśli pośladek się odrywa, to znaczy, że czworoboczny lędźwi z tej strony, to jest mięsień, który robi skłon boczny, jest skrócony. Więc raczej stara się przyciskać pośladek do podłoża. Pogłębiasz teraz skłon. A, ale wiecie o tym, że jak ktoś nie jest w stanie dotknąć dwoma rękami stopy, nie zdaje egzaminu? W większości przypadków to mężczyźni mają jakby takie... W większości. Że nie chcą. I jeszcze raz do pierwszej nogi i trzymacie pozycję. Tak, 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 raczej tak jest, no. U mężczyzn, wiesz, przede wszystkim liczy się siła, ale rozciągaj. U mężczyzn się przede wszystkim liczy siła, nie? Nie. Elastyczne. No słuchaj, ja znam przy... No są, oczywiście. Zawsze sobie obiecuję, że się rozciągnę po treningu, nigdy mi nie wychodzi. To zacznij się rozciągać przed. Pogłębiasz. I teraz jedna z ciekawszych pozycji na tą samą nogę. Ramię idzie pod kątem prostym do uda, a wy przenosicie rękę, łapiecie się za palce stóp. Ja? No dokładnie, no. Idziesz w kierunku nogi, tak jak wcześniej. Robisz skłon do nogi, zrób skłon do nogi. Teraz rękę zewnętrzną dajesz na środek. Rękę przenosisz nad głową, tu, w drugą stronę. Dwójka, czworoboczny lędźwi, najszerszy grzbietu, ale to jest kluczowe dla rozciągania czworobocznego lędźwi. To będzie bardzo ważne, jak będziemy przy wadach postawy, które wam omówię w środę. No, no i to musisz dotknąć jeszcze. Dobra, wracasz i druga strona. Jest hop. I tutaj pogłębiacie, wysuwając rękę do przodu, odrotowując kręgosłup. Sztywniutko, co? Ja cały czas mówię do niego. No. Jak będziesz w moim wieku, to będziesz wiedział, jak to jest ważne. Dokładnie. Tak z 5 lat musisz poczekać jeszcze. Dobra, następne super ważne ćwiczenie, w zasadzie dla chyba wszystkich, bo większość ludzi ma z tym problem, wygląda w ten sposób. Rozciąganie mięśnia pośladkowego wielkiego. Przyjmujecie klęk podparty, łydkę teraz dajecie tutaj, udozginacie, wprowadzicie zewnętrznie. Docelowo tu jest kolano pod kątem prostym, położę bardziej na boku. Okay. I teraz tylną nogą wędrujesz w dół. I to, co jest jeszcze super ważne, to to, żeby biodra tutaj były w jednej linii, dobra? Żeby nie robić czegoś takiego, bo to jest ułatwienie i oczywiście błąd techniczny. Biodra są w jednej linii. Kręgosłup też w jednej linii. I teraz możecie zostać na wyprostowanych kończynach górnych, możecie zejść do podporu przodu.